Zapraszam do mojego bloga. Myślę, że będzie to program, który będzie pokazywał kulisy boksu, nie tylko zawodowego, ale również amatorskiego, dlatego że wydaje mi się, że akurat przyszedł czas na to, dlatego że ja obserwuję jako człowiek, który 30 lat siedzi w dyscyplinie, trochę pewne elementy takiej braku przy niektórych ocenach osobowości dziennikarskiej, bo jest bardzo ma niezależności, powiedziałbym, dziennikarskiej czy kreowaniu opinii na temat różnych grup, zawodników, czy problemów, czy w ogóle generalnie pewnych problemów dotyczących, jak powiedziałem, boksu nie tylko zawodowego i amatorskiego. Wydaje mi się, że ta taka niezależność dziennikarska, poza oczywiście nielicznymi wyjątkami wybitnych fachowców, którzy są w polskim boksie, myślę przede wszystkim o stronie dziennikarskiej, to gdzieś nam trochę ucieka właśnie ta niezależność w ocenach, kreowaniu opinii bardziej kreatywnych, bardziej, powiedziałbym, wywołujących dyskusję.